Jestem w Dytmarowie, super, nie? Właśnie znajduję się w Czechach i teraz lecę na Ostoblachę. Nara! Siemaneczko, z tej strony Spider. Dzisiaj jest piękna pogoda i jadę do Białej. No i przy okazji nakręcę z tego vloga. Trzymajcie się i do następnej pogadanki. No, znajduję się na osiedlu, a przede mną co? Rondo! A tam są bardzo ciekawe sytuacje, ponieważ kierowcy innych pojazdów nie cierpią rowerzystów i będą kombinować, jak się wyprzedzić. Ale mam nadzieję, że dam radę i trzymajcie kciuki i do następnej pogadanki. Na razie. No, wciąż w trasie, panowie i panie. Przejechałem przez to rondo i się udało. Myślałem, że będzie o wiele gorzej, bo wiecie, jacy są kierowcy na rondach. Zawsze kombinują, jak cię wyprzedzić. Ale tutaj nie było żadnych przeszkód i się udało. Myślę, że to jest najważniejsze. Więc trzymajcie się. I do następnej pogadanki. W drodze do Lubrzy zauważyłem na tablicy, że do Białej jest 8 km. Ale jak na razie zatrzymałem się na tym drugim przystanku, czyli Lubrza. I napiję się troszeczkę wody. No i jadę dalej. Sprawdzimy to. Na razie. Moim kolejnym przystankiem są Dobroszewice. Powiem wam, że droga z Lubrzy się naprawdę dłużyła, ale dzięki Bogu wymyślono drogi rowerowe, co sądzę, że to jest ułatwienie dla nas rowerzystów z tego powodu, że my nie wpieprzamy się na ulicach innym pojazdom, ani oni nam. Więc trzymajcie się i do następnej pogadanki. Powiem wam szczerze, że te Dobroszewice się trochę dłużą i pomimo mojej krótkiej rekonwalescencji powiedziałem sobie, nie, muszę wejść na ten rower, bo to jest silniejsze ode mnie. I ogólnie chodzi mi o to, że jeżeli ktoś jest poobijany, tak jak ja, i uwielbia to, co robi, bo uwielbiam jeździć i nagrywać vlogi, więc wiecie, jak to jest. Trzeba być twardym, a nie, kurczę, jestem poobijany, no to dobra, w dupie nie jadę. Nie, tak nie można. Bo jeżeli to jest hobby, to i uwielbiasz to, co robisz, no to trzeba, kurde, to robić. A wy jak sądzicie? W końcu dojechałem do Białej. Droga nie była taka ciężka, jak myślałem, z tego powodu, że jechałem drogą rowerową. Wiem, powiecie, no, że to jest ułatwienie. Oczywiście dla rowerzysty tak, z powodu, że rowerzysta nie wpieprza się na ulicach innym pojazdom. I pogoda wciąż sprzyja i jest przyjemnie. Trzymajcie się. A oto ryneczek Białej. Piękny, prawda? Jeżeli podoba wam się filmik, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, kliknijcie w dzwoneczek i to chyba byłoby na tyle. Peace!